4 lata temu międzynarodowy zespół naukowców z Uniwersytetu w Melbourne opublikował w Lancet Child and Adolescent Health Journal artykuł uzasadniający, że współcześnie okres dojrzewania wydłużył się i zamiast do 19 lat lepiej uznawać, że dojrzewanie trwa do 24 roku życia, co ma lepiej korespondować z popularnym postrzeganiem tej fazy życia. Powodów dla wydłużenia się okresu dojrzewania jest co najmniej kilka. Nie tylko nasz mózg rozwija się jeszcze po 20 roku życia, dodatkowo w dzisiejszych czasach ludzie często odwlekają decyzję o ślubie i dzieciach i jako 20-latkowie często jeszcze uczą się, mieszkają z rodzicami z przyczyn czysto finansowych i wychowawczych. Warto się jednak przyjrzeć temu, jak przesunięcie się wieku dojrzewania może wpływać na postępującą infantylizację dorosłych, zauważalną w społeczeństwach rozwiniętych. Dr Jan McVarish z Uniwersytetu w Kent już 4 lata temu ostrzegała, że rozszerzenie pojęcia dojrzewania może doprowadzić do zdziecinnienia młodych dorosłych i że z uwagi na to, iż starsze dzieci są kształtowane w większym stopniu przez oczekiwania społeczne niż czynniki biologiczne, to właśnie powinno się nie uciekać od stawiania im wymagań. Choć w wieku 18 lat w świetle prawa człowiek staje się dorosły, to adaptacja do roli osoby odpowiedzialnej przychodzi później. Nie sposób nie zauważyć, że doświadczamy swego rodzaju infantylizacji dyskursu publicznego i coraz większej mody na stawianie ludzi będących na granicy dzieciństwa w roli autorytetów i motorów napędowych społecznej zmiany. Mimo iż mogłoby się wydawać, że to, iż jakiś postulat podnoszony jest przez dziecko, a nie dorosłego, będzie osłabiać moc tego argumentu. Dorośli ludzie, co do zasady, rozumieją ze świata więcej niż dzieci. Każdy dorosły był kiedyś dzieckiem, żadne dziecko nie było nigdy dorosłym. Powodem coraz częstszego wstawiania dzieci w rolę autorytetów może być też to, że liczni dorośli tak naprawdę sami chcieliby nadal być dziećmi. Woleliby nie przyjmować do wiadomości, że świat jest złożony, a proste odpowiedzi rzadko są wystarczające. Jednym z czynników pozwalających statystycznie uchwycić skalę zjawiska tzw. kidaltów, czyli dorosłych dzieci, jest liczba ludzi między 24 a 35 rokiem życia nadal mieszkających z rodzicami. Oczywiście można wskazać, że dokłada się do tego wiele czynników, również ekonomicznych. Jednak nie zmienia to faktu, że mieszkając z rodzicami, można pozwolić sobie na niebranie odpowiedzialności za pewne aspekty życia, co siłą rzeczy odwleka dorośnięcie. W Polsce jest to około 2,5 miliona młodych ludzi, prawie 44% populacji w tym wieku. Jesteśmy na drugim miejscu w Europie, po Włoszech, gdzie tzw. mamoni to ponad połowa młodych dorosłych. Ale zjawisko dotyczy nie tylko Europy. Termin kidults powstał pierwotnie w USA, gdzie często mówi się też o tzw. twixers lub boomerangs, jako że młodzi Amerykanie na studia jak dawniej wyjeżdżają z domów, ale coraz częściej po skończeniu nauki wracają do rodziców. W Japonii otaku oznacza coraz liczniejszą generację 20-40-letnich Japończyków, często dobrze zarabiających, uzależnionych od produktów japońskiej popkultury, którzy podporządkowali swojej pasji całe życie. Obsesyjnie kolekcjonują wszystko, co dotyczy ich ulubionych bohaterów gier i historii obrazkowych. To właśnie oni, a nie dzieci, są teraz docelową grupą odbiorców przemysłu zabawek high-tech. Większość koncernów już od kilku lat ma dwie równoległe linie produkcyjne. Jedną dla dzieci, drugą dla tzw. kolekcjonerów. W Japonii nierzadko określa się ich także mianem parasite singles, odżegnujących się od odpowiedzialności na rzecz swoich zainteresowań. O tym, że są ludzie, którzy psychicznie i emocjonalnie zostają na etapie dzieciństwa, wiadomo już od dawna. Powieść Piotruś Pan, Jamesa Matthew Barry'ego, o chłopcu, który nie chciał dorosnąć, ukazała się już na początku XX wieku. Wtedy też zaczęto używać określenia syndrom bądź kompleks Piotrusia Pana dla nazywania problemu osób, których rozwój psychiczny i emocjonalny zatrzymuje się na dziecku. Unikają odpowiedzialności, są lekkomyślni, impulsywni, składają obietnice bez pokrycia, zapominają o swoich obowiązkach, przejawiają skrajne emocje, raz wybuchają gniewem, a za chwilę są pogodni i zadowoleni. Piotruś Pan jest narcystyczny i egocentryczny. Niedojrzałość emocjonalną i lęk przed dorosłym życiem sprawia, że woli towarzystwo dzieci niż innych dorosłych, których problemów nie potrafi zrozumieć, a jeśli wchodzi w związek, to z bardziej dojrzałym partnerem lub partnerką, która potem kontroluje jego życie. Piotrusia Pana spotkać nie trudno, ale ciężko byłoby sugerować, że połowa młodego pokolenia cierpi na takie konkretne zaburzenie. Różnica jest zasadnicza. Piotruś Pan nie potrafi dorosnąć, a wielu kidaltów raczej po prostu nie chce. A przynajmniej odwlekają ten moment tak długo, jak tylko się da. Wśród półdorosłych również przeważają mężczyźni, być może dlatego, że po prostu łatwiej mogą sobie na to pozwolić. W razie rozpadu rodziny czy pojawienia się dziecka, ciężar odpowiedzialności bardziej domyślnie spada na kobietę, nieraz wymuszając na niej dorośnięcie. Mężczyźnie łatwiej jest zabrać zabawki i odejść. Nie ma co się dziwić, że zmienił się tryb dojrzewania, skoro tak wiele zmian nastąpiło w naszej rzeczywistości w ostatnich latach.
Dzisiejsi młodzi rozpoczynają dorosłe życie w diametralnie innych warunkach i nic nie jest już tak proste jak jeszcze 20-30 lat temu, kiedy ich rodzice kończyli naukę i względnie łatwo było przewidzieć, jakie będą kolejne etapy ich zawodowej kariery czy życia osobistego. Dziś we wciąż zmieniającej się rzeczywistości na rynku pracy króluje hasło no long term, nic na długo. Atmosfera tymczasowości przenosi się na życie osobiste. Młodzi ludzie nie robią planów, bo nie wiedzą, co wydarzy się jutro. Więc także naturalne jest to, że liczy się dla nich przede wszystkim teraźniejszość, a nie jak dla pokolenia ich rodziców, przyszłość. Tradycyjnie przyjmowano, że moment wejścia w dorosłość wyznacza 5 tzw. tranzycji życiowych. Ukończenie nauki, opuszczenie domu rodziców, podjęcie pracy zarobkowej, czyli samodzielność finansowa, małżeństwo i wreszcie rodzicielstwo. W powszechnym rozumieniu mężczyzna był dorosły, gdy odbył służbę wojskową i znalazł pracę, a kobieta, gdy wyszła za mąż i urodziła dziecko. Dziś możliwości jest nieskończenie więcej. W natłoku informacji wybór jest trudny, co też może przedłużać okres połowicznej dorosłości. Jeffrey Arendt, amerykański psycholog rozwojowy, twierdzi, że bardziej odpowiednimi markerami dorosłości będą teraz 3 najczęściej wymieniane przez samych młodych kryteria określające subiektywne poczucie wejścia w ten etap życia. Zaakceptowanie odpowiedzialności za własne ja, podejmowanie niezależnych decyzji, osiągnięcie finansowej niezależności wraz z umiejętnością rezygnacji ze stale dostępnego rodzicielskiego wsparcia finansowego. Z tym, że 2 pierwsze kryteria oznaczają, że wskaźnikiem dorosłości jest przede wszystkim stan umysłu, umiejętność podejmowania decyzji, a na dobrą sprawę decyzją tą może być także niewyprowadzanie się z rodzinnego domu czy niezakładanie rodziny. Przekaz, jaki płynie dziś do kidaltów ze wszystkich stron, jest jasny. Młodość jest miarą atrakcyjności i realizowana jest jako radość i zabawa. A skoro tak, to trzeba starać się, by ten stan trwał jak najdłużej. Aż trudno uwierzyć, że jeszcze nie tak dawno starość kojarzyła się z powszechnym szacunkiem dla mądrości i doświadczenia. Tymczasem w globalnej wiosce ludzie starsi niemal zniknęli z widoku. Nie ma już wielopokoleniowych rodzin, już nie naśladuje się starszych. Celem nie jest mądra dorosłość i godna starość, lecz utrzymanie młodości jak najdłużej się da. Dorosłość i odpowiedzialność nie są atrakcyjne, gdy bycie kidaltem pozwala korzystać z doświadczeń dorosłości, jednocześnie uciekając od jej trudów. Często jednak nie jest to ucieczka do wolności, ale do bezradności i braku przygotowania do mierzenia się z trudnościami, które tak czy siak czekają na nas na drodze życia. Brak dziś wzorców dorastania, nie mówiąc już o rytuałach inicjacji, które w społeczeństwach tradycyjnych przygotowywały młodych chłopców do przejścia w dorosłość. Dziś mężczyzna może funkcjonować w oparciu o niemal dowolny pomysł na męskość. Nie musi już być wojownikiem czy żywicielem rodziny, bo wojen przez długi czas nie było, a kobiety zarabiają same. I często głośno przy tym mówią, że nie potrzebują i nie chcą pomocy samców. Szanowany wizerunek mężczyzny zapewniającego byt rodzinie, który motywował chłopców do podnoszenia kompetencji i brania odpowiedzialności zawodowej, dziś bywa przedstawiany jako opresyjny, bo przecież rodzina zależy w nim od mężczyzny i jego pracy. A jeśli branie odpowiedzialności za innych nie jest doceniane, to po co podejmować wysiłek robienia tego? Ten kryzys pogłębia fakt, że współczesny model polskiej rodziny od kilku pokoleń pozbawiony jest pozytywnego męskiego wzorca. Najpierw na skutek wojen, potem plagi alkoholizmu, a dziś powszechności rozwodów. A nawet jeśli rodzina jest pełna, zapracowany tata często jest gościem w domu. Mężczyzna, żeby stać mocno na nogach, musi mieć mocny korzeń od ojca, wzorzec odwagi, dzielności, odpowiedzialności i opiekuńczości. Rzeczywistość zaś potrafi być taka, że ojciec nie spędza czasu z synem, a nadopiekuńcza matka nie pozwala mu dorosnąć, także dlatego, by samej wciąż czuć się młodo. W dodatku rodziny wielodzietne to raczej rzadkość. Dominujący model to 2 plus 1. Jedynak nie dzieli się zabawkami ani rodzicielską miłością, bo nie ma z kim. Nie uczy się opiekuńczości wobec młodszego rodzeństwa i musi spełnić wszystkie oczekiwania rodziców, które kiedyś rozłożyłyby się na 3 czy 4 dzieci. Ma niezliczone dodatkowe zajęcia i temu rozkładowi zajęć podporządkowuje się cała rodzina. To z kolei wzmaga poczucie indywidualizacji, egocentryzmu i arogancji w wieku dorosłym. Można się zatem zastanowić, czy odwrócenie trendu infantylizacji dorosłych jest w ogóle możliwe. Można tu zwrócić uwagę, że od kilku lat u szeregu młodych mężczyzn widoczne zdaje się być aktywne zainteresowanie ojcostwem. Nagle pojawili się widoczni młodzi tatusiowie w parkach, klubikach dla dzieci, na urlopach tacierzyńskich. Psychoterapeuta Jacek Masłowski opisuje, że większość współczesnych mężczyzn, którzy do niego przychodzą, ma zdewastowane relacje ze swoimi ojcami. Próbują więc odzyskać poczucie sensu bycia mężczyzną, robiąc to, czego ich ojcowie nie robili, dając swoim dzieciom to, czego sami nie otrzymali. Można powielać wzorce, a można się przeciw nim buntować. Większość pracujących mężczyzn przyznaje, że nie doświadcza satysfakcji w pracy zawodowej, a bawiąc się z własnym dzieckiem, mają to natychmiast. Jeśli chcesz być informowany o kolejnych odcinkach, to kliknij dzwoneczek powiadomienia, żeby żadnego nie przegapić. A jeśli chciałbyś pomóc w tworzeniu takich filmów, to zapraszam do wsparcia nas na Patronite. Do usłyszenia.